To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie w ostatnim czasie mi zadano, ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z 11 osobami o różnych szansach wyborczych, o odmiennym kształcie osobowości, a na dodatek jeszcze prowadzących na swój sposób kampanie wyborcze. Na pewno, i tutaj nie będę oryginalny, dwóch kandydatów ma największe szanse na uzyskanie prezydentury. Myślę o urzędującym prezydencie oraz jego głównym kontrkandydacie, będącym reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pozostali uczestniczy walczą raczej, jak sądzę, o zaistnienie w przestrzeni publicznej. Choć niewątpliwie w przypadku pana Kukiza można mieć także wrażenie, że kierują nim autentyczne wartości. Tyle tylko, że bez zrozumienia, że polityka to gra zespołowa i że raz tylko Andrzejowi Olechowskiemu jako osobie wywodzącej się spoza układów partyjnych udało się uzyskać dobry wynik wyborczy w 2000 roku w kampanii prezydenckiej, nie stawia mu najlepszego świadectwa, bowiem nawet jeżeli uzyska dobry wynik, to najprawdopodobniej nie doprowadzi to do ustabilizowania się czy instytucjonalizacji jego wpływów społecznych. Tym bardziej, że w paru inicjatywach uczestniczył i na razie, jak się okazuje, wszystkie one się rozsypały, bo nie miał serca ani cierpliwości do tego, żeby w nich bardziej trwale brać udział. Kandydaci prezentują się o jak najbardziej intrygującej dla siebie strony, więc chcą się jak najlepiej sprzedać, czyli przekazać swój wizerunek, który będzie sugestywny dla odbiorców. Ale to jest taka trochę zabawa medialna dla widzów, także rozumiem, że to wydarzenie medialne, jakim są wybory, przyciąga uwagę. Znaczy, moim zdaniem te treści merytoryczne dotyczące informacji o programach są tam takie wąskie, natomiast bardziej ta wizualna strona przyciąga uwagę, czyli raczej tematy wiodące, modne, to jest bardziej charakterystyczne i rozpoznawalne. Czyli raczej jestem dość sceptyczny co do możliwości skomunikowania się ze swoim kandydatem, czyli nie czuję, żebym mógł poprzez informacje medialne rzeczywiście zbyt wiele na temat kandydatów się dowiedzieć. Bardziej ta strona taka rozrywkowa nagle dominuje. To wydaje mi się specyficzne i jest to pewne signum czasu pewnie ostatnich lat, że bardziej ta strona jest intrygująca, czy przedstawiana przez media jako ważna. No to trochę przeszkadza. Jeżeli mam dosłownie odpowiedzieć na pytanie, czyli kandydatów na prezydenta, to w zasadzie ja tam widzę tylko trzy osoby. Pan Komorowski, pan Korwin, Mikke i chyba pan Palikot. Reszta są zacni ludzie, ale w mojej opinii to nie są kandydaci na prezydenta. Obojętnie, że Rzeczypospolitej są każdego innego kraju, to tu nie chodzi o jakąś specyfikę. Są to ciekawe osoby i pewnie co najmniej połowa z nich jeszcze w polityce zrobi karierę, ale za 15 lat może będą prezydentami. Mamy praktycznie dwóch takich dominujących, antysystemowych, Kukiza i Korwin-Mikke, prawda? Zaskakujące jest ich, prawda, notowania w ostatnim okresie. Świadczy o pewnych nastrojach antysystemowych ogólnych, prawda? No trzeba to prześledzić znowu strukturę wiekową, prawda, strukturę wykształceniową tych ludzi. Gdzie ci ludzie będą głosować później, gdy no, prawdopodobnie nie dojdzie do, nie przejdą ani Kukiz, ani Korwin-Mikke do drugiej tury, gdzie ci ludzie będą głosować, czyli jakie są ich pochodne. I tutaj nie sądzę, aby ta kampania odbiegała od poprzednich tak bardzo. Być może tym, co ją wyróżnia, jest fakt, że zamiast dwóch czy trzech wyrazistych postaci, które stały na czele obozów politycznych, przypomnę, że w roku 1990 to był Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa, 5 lat później Wałęsa i Kwaśniewski, w roku 2000 to byli Kwaśniewski, Olechowski i Krzaklewski, w roku 2005 Lech Kaczyński i Donald Tusk, a w roku 2010 był to natomiast Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński. Mamy do czynienia tak na dobrą sprawę z jednym kandydatem z pierwszego szeregu, to urzędujący prezydent, i z jedną osobą nominowaną przez poważną siłę polityczną. Natomiast cała reszta to są osoby, które
niejako zastępują liderów ugrupowań politycznych, jako że ci ostatni z różnych powodów po prostu nie uznali za wskazany brać udział w tej kampanii. Nie za bardzo widzę, żebym na podstawie mógł, na podstawie oglądania przekazów medialnych mógł mieć jakieś swoje wyrobione zdanie, więc pewnie ostatecznie jak zadecyduję, to nie na, po podstawie informacji medialnych, tylko jakichś tam swoich wcześniejszych wyborów czy intuicji. I nie wiem, czy to przypadkiem nie zgadza się z odczuciami generalnie większości wyborców, którzy są dość sceptyczni wobec tego źródła informacji, jakim są media. Więc ta kampania jest raczej, no niektórzy mówią, agresywna bardziej niż pozostałe, no ale ja jestem też chyba tą częścią chyba społeczeństwa bardziej sceptycznie nastawionego, nie tyle do kandydatów, może tyle do wizerunku medialnego, jaki jest przedstawiany. Czyli nie jestem zbyt ufny do tego, co media obserwują. Wstyd powiedzieć, ale specjalnie to ja i tak nie obserwowałem. Bardziej posiłkowałem się już rezultatami mediów, czyli to, co zostało przedstawione, czyli jest to materiał wtórny. No, na pewno nie jest to kampania nachalna, na pewno nie jest to kampania, gdzie się wyrzuca pieniądze na rzeczy zbyteczne, typu tam kalendarzyki, duże billboardy i okleja się miasto i to mi się podoba. Natomiast, no, ponieważ, tak jak powiedziałem, te osoby tylko dla mnie trzy mają coś do powiedzenia o państwie, coś, o czym można dyskutować, no to ta kampania była raczej taką kampanią popularności osoby niż jakiegoś projektu, który mógłby wnieść coś nowego do idei prezydentury w Polsce czy prezydenta w Polsce. No te wybory praktycznie są pod względem merytorycznym bardzo słabe. Jak porównuję z zeszłymi latami, te wybory były ciekawsze, prawda? Pod względem merytorycznym, pod względem osobowościowym. Przede wszystkim razi to, że w tych wyborach padają kwestie, które praktycznie nie należą do kompetencji prezydenta. To jest rażące, prawda? Kwestie ekonomiczne, dosyć takie, prawda, w sposób taki zupełnie niezrównoważony, podnoszone. Ekonomiści podliczyli, że gdyby zrealizować te postulaty, to jest około 100 miliardów złotych, prawda? Wydatki polskiego budżetu są 300 miliardów złotych, zupełnie nierealne rzeczy. A przy tym takie demagogiczne traktowanie problemu, który jest faktycznym problemem, czyli na przykład euro. Prawda? Zresztą ten problem się pojawił na pewnym etapie i chyba słusznie, jako taki absurdalny, znaczy w absurdalnej formie przedstawiony, zniknął. Musiał zniknąć. No, ale to też świadczy o pewnych wyzwaniach, no, związanych z tym, że w Polsce musi być przeprowadzona normalna debata na temat euro. I tego wszyscy oczekujemy, prawda? Ta debata nie może się ograniczać do wizyty na Słowacji w jakimś sklepie, prawda? I omawianie na kwestii podnoszenia cen, podniesienia cen w tym kraju, których praktycznie podniesienia cen tam nie było, prawda? Szkoda, że pan Duda nie zapytał Słowaków, co myślą o euro. Jestem zwolennikiem modelu parlamentarno-gabinetowego i dlatego uważam, że prezydent nie powinien mieć większych uprawnień. Co więcej, stało się z biegiem okoliczności tradycją, że prezydent z takimi uprawnieniami jak obecne jest wybierany w głosowaniu powszechnym. Niewspółmierna zatem jest jego legitymacja do procesu sprawowania władzy w stosunku do kompetencji. Ale tak się stało w 90 roku, kiedy Lech Wałęsa sięgał po prezydenturę i tak już to zostało w naszej tradycji, chociaż uważam, że jest to źródłem części nieporozumień na scenie politycznej i mają prawo gospodarze Pałacu Namiestnikowskiego trochę odczuwać żal, że uzyskują wielomilionowe poparcie, podczas kiedy mogą odgrywać jedynie rolę uzupełniającą w aparacie wykonawczym władzy. Funkcja prezydenta w Polsce, jak mówią specjaliści, jest bardziej reprezentacyjna, chociaż jego kompetencje są jakoś tam stosunkowo większe w porównaniu może z innymi głowami państw. Znaczy, to jest jakieś działanie zbiorowe. No, prezydent jest jeden, jest osobą rozpoznawalną, tak? Jakby wysiłek rządu jest znowu taki rozłożony może na poszczególne osoby. Myślę, że ten układ nie jest zły. Bo oczywiście, kiedy udałoby się znaleźć kandydata, który by spełniał nasze oczekiwania, był odpowiednio mądry, kompetentny i jeszcze tam szereg innych rzeczy miał na tyle dobrze rozwiniętych, żeby można było mu zaufać, to wtedy oczekiwanie jest takie, że chcielibyśmy, żeby miał większe uprawnienia. Natomiast kiedy
obawiamy się, że to może być osoba niekompetentna, to lepiej, gdyby miała te uprawnienia mniejsze. Ale nie da się tego przewidzieć przecież, jak się to ułoży. Idea demokracji, czyli takiego schematu władzy, w którym się pewne czynniki rozkładają na różne aspekty rządzenia państwem i nie skupiają się w jednej osobie, wydaje mi się generalnie lepszy niż cała władza w ręku jednej osoby. Znaczy mówię o pewnym przesadzie, ale też nie jestem jakby rzecznikiem pewnej tęsknoty za silną władzą. Póki co, a to póki co dotyczy 20 paru lat transformacji, nie wydaje mi się, że prezydent takie uprawnienia większe powinien otrzymać. Dlaczego? Dlatego, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie nazwać osoby, której bym zaufał, oddając większą władzę indywidualną. Naiwnie wierzę, że ciała kolegialne lepiej są w stanie sporządzić plany, projekty, uchwały, niż ta osoba, która by dekretami rządziła. Ani taka sytuacja społeczna, mam nadzieję, że polityczna też tego nie wymusi, bo oczywiście przy jakimś zaognieniu, ale odpukajmy, to byłoby to potrzebne, tego nie, w mojej opinii tego nie wymaga. No, prezydent jest w Polsce taką dziwną sytuacją. Z jednej strony ma małe kompetencje, a z drugiej strony jest wybierany w powszechnych wyborach, czyli ma dużą legitymację. I właśnie ta sprzeczność tutaj cały czas wychodzi. Małe kompetencje oznaczają, że prezydent może głównie ma inicjatywę ustawodawczą, jak wiem, ale głównie ma pewne możliwości, jeśli chodzi o blokowanie. Doświadczenie mnie uczy, że opinia publiczna przynajmniej po części reaguje tak jak i środki masowego przekazu, a te bardzo często prezentują opinie polityków. Jeżeli zatem rola PKW będzie tak jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach podważana, to pewno jakiś odsetek wyborców także będzie sceptycznie podchodzić do wyników wyborów. Zresztą już widać wypowiedzi, które krytykują samą Państwową Komisję Wyborczą i tak jak gdyby ubezpieczali się niektórzy politycy na wypadek niekorzystnych dla siebie rezultatów, aby część odpowiedzialności za taki stan rzeczy zrzucić na zły tryb funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej. Ale nie sądzę, żeby to miało miejsce w szerokim społecznie wymiarze. Ja tylko pragnę przypomnieć, że już raz mieliśmy dramatyczne okoliczności kończenia wyborów prezydenckich w roku 1995. Aleksander Kwaśniewski w swoich materiałach wyborczych nie podał faktu, że nie ukończył uczelni. Wprost przeciwnie, stwierdził, że jest absolwentem i prawie 600 tysięcy wyborców uznało to za podstawę do protestu wyborczego. Wtedy Sąd Najwyższy w swoim pełnym składzie stosunkiem głosów 12-5 orzekł, że Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie. A więc nie byłby to nawet precedens, gdyby sprawa znalazła swój epilog w sądzie, tylko kolejny etap takiego rozstrzygnięcia. Ja myślę, że to chyba chodzi raczej nie głównie o podważenie jakby zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej, tylko do sposobu liczenia głosów. Czyli rozumiem ten model przyjętej techniki liczenia drogą elektroniczną i jakoś jej przekazywania zaszwankowo. Natomiast sama formuła tego, że jesteśmy sceptyczni, myślę, że jakby składa się na więcej czynników. Oczywiście te ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej podważają zaufanie, ale ja sądzę, że to jakoś bezpośrednio nie wpłynie na to, że akurat ten czynnik, czyli błąd w liczeniu, zadecyduje o frekwencji wyborczej. Jeżeli coś zadecyduje o frekwencji, to jest to szereg innych czynników i ten jest tylko elementem. Z tego co wiem, zazwyczaj wybory prezydenckie cieszą się największą popularnością frekwencyjną w stosunku do innych wyborów, bo tu jest ewidentne głosowanie na osobę. Tak przyjęło, że tutaj zawsze frekwencja jest tak największa. Z tego co pamiętam, to wybory prezydenckie chyba cieszą się największą frekwencją z wszystkich naszych wyborów, bo konkretne osoby i wybieramy my sami. To nadszarpnięcie opinii Komisji Wyborczej wynika raczej z przyczyn technicznych, przynajmniej dla mnie. Dalej wierzę, że ci ludzie, którzy
No, tam używali aparatów prądotwórczych napędzanych chomikami. Są uczciwi ludzie, są to ludzie uczciwi i nie dopuścili się żadnych działań negatywnych. Jeżeli chodzi o komisję te na szczeblu najmniejszym, to taka, no sam byłem przez minione lata dwa czy trzy razy członkiem takiej komisji. Tam naprawdę zmanipulować jest trudno. To musi być malutkie środowisko, a skoro malutkie, to i tych głosów nie za dużo, a więc nie wpływa to na wynik wyboru. Nie sądzę, że troska o wynik wyborów spowoduje mniejszą frekwencję, czy jest tym, co odrzuci Polaków od wyboru, no ale mam nadzieję, że to będzie sprawne. No nie jest to taka wielka filozofia, 11 ludzi, tak nie, prawda, no to nawet jak się znowu coś zepsuje, to chyba na piechotę da się to policzyć dobrze. Frekwencja wyborcza tradycyjnie w Polsce jest jedna z najniższych w Europie, prawda, szczególnie w wyborach lokalnych. One były ostatnio, prawda, te lokalne i była niska, ale nie była znacząco niższa niż w wcześniejszych latach, czyli tendencja jest stała tutaj w tym zakresie. Wybory prezydenckie zawsze mają charakter taki bardziej spektakularny, prawda, bo znamy kandydatów, znamy twarze i tak dalej. No dlatego ta frekwencja jest wyższa, prawie dwukrotnie wyższa niż w tych wyborach lokalnych. Nie sądzę, żeby to jakiś miało wpływ. Przyznam, że ono nie wyróżnia się na tle innych grup społecznych. Z migawek, które pokazują kanały telewizji informacyjnych, widać młodych ludzi, którzy w otoczeniu polityków znajdują się, ale też trudno jest zauważyć ich jakąś znaczącą rolę w sztabach wyborczych. Nawet tacy politycy jak Magdalena Ogórek, zdaje się, że doświadczonych 50-40-latków wzięli do sztabów wyborczych i z nimi współpracują i trudno się temu dziwić. Młodzi ludzie dopiero nabywają doświadczenie. Natomiast jeżeli pan pyta o zaangażowanie jako osoby, które uczestniczą jako odbiorcy kampanii wyborczych, to trudno mi na ten temat powiedzieć, bo nie znam żadnych wiarygodnych wyników badań, które by próbowały prezentować to w sposób całościowy. Znaczy ja oceniam, że zainteresowanie ludzi młodych w ogóle polityką jest stosunkowo ograniczone. Co do ich zaangażowania w kampanię prezydencką też nie widziałem. Może studenci politologii mogliby więcej na ten temat powiedzieć, czyli są bardziej zaangażowani generalnie mówiąc. A z takich moich rozmów ze studentami, czy to w filozofii, czy tutaj nie wiem, socjologii, to raczej zainteresowanie jest dość ograniczone. Możliwe, że młodzi ludzie też mają swoje sympatie, no i niekoniecznie muszą też o tym komunikować. Raczej takie rozmowy o kandydatach nie pojawiają się zbyt często, przynajmniej ja ich nie obserwuję. Możliwe, że w jakichś innych lokalnych jakichś sytuacjach te rozmowy się toczą, ale nawet jak próbowałem takie rozmowy angażować, to też nie za bardzo byli chętni do tego, żeby się prezentować ze swoim poglądami. To się chyba powtarza w każdej kampanii, że ludzie młodzi, którzy mają najmniej do stracenia, ci, którzy są najbardziej krytyczni, wybierają na ogół takie opcje bardziej krwiste, czy postaci, które są no, jednoznacznie, sami się określają dobry czy zły, obojętnie, ale nie owijają tam w wielką nić polityczną swoich dążeń. I chyba na tych głosują młodzi ludzie i dlatego w każdej kampanii pojawia się jakiś taki, piszą potem czarny koń, czy osoba, której się nie prowadziło. Co mnie w pewnym momencie dziwi, że takim jednak liderem młodzieży jest Korwin-Mikke. To jest człowiek po 70 chyba, prawda, więc powinien być ostatnim z tych idoli, ale on jest jednoznaczny, jest dosadny, młodym ludziom się to podoba, nie tam ble, tylko wali między oczy, prawda. Oni dojrzeją, dorosną, pewnie potem będą głosować na kogoś innego, ale w tym wieku to pociąga. Pani Ogórek też jest młoda i mogłaby taki elektorat skupić, no ale ona już opowiada o wielkiej polityce i to tam młodych ludzi nie trafia i pewnie nie oni będą na nią głosowali. Stąd nie sądzę, żeby powtórzyła nam się sytuacja z wyborów
Ha, pytajcie mnie, który to był rok, ale chyba 2008 parlamentarny. Tam, gdzie to hasło schowaj babci dowód osobisty zadziałało i ludzie młodzi zmienili jak gdyby to, co wydawało się, że będzie. Tutaj w moim odczuciu ludzie młodzi te wybory przechylili na stronę, wtedy to chyba była Platforma Obywatelska pod tą nazwą. Dzisiaj dodadzą głosu Korwinowi, ale on nie wygra tych wyborów. No, a każda z tych dużych partii ma swoją przybudówkę i tam są tacy grzeczni młodzi ludzie, którzy będą robili kariery polityczne, ale nie ma to przebicia na środowisko młodzieżowe. Jakichś też skoków nie obserwuję, raczej jest, przecież obserwujemy i socjologowie obserwują wycofanie, prawda, młodzieży z życia politycznego, ze struktur partyjnych, no jest w ogóle kryzys tradycyjnych instytucji politycznych.